Hej, 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 Liska. W następnym odcinku zagrajmy Fallout 1.5 Resurrection. Więc tak, zobaczmy sobie od razu. Postanowiłem jednak trochę szybciej nagrywać, bo obejrzałem swój poprzedni filmik. To doszedłem do wniosku, że jednak byłem już zbyt bardzo przymulony i mówiłem tak, jakbym chciał, a nie mógł. A nie chcę, żeby to się jakoś bardzo odbijało na moich właśnie filmach. Z wiadomych przyczyn. A! Ty, panienko. Nie, nie dalej mogę. Właśnie, to skorzystam z... O! Dobra. Nie, to wszystko, nieźle. Właśnie, korzystam teraz z nowszej wersji spolszczenia, więc nie powinno być... Co? A dlaczego zużyła? Ale jaja. Więc nie powinno być takich problemów z pewnie wywalaniem, przynajmniej większość. Dodane zostało także, z tego co mi wiadomo, to jeszcze nie, nadal jest skill dex. Może tutaj? Tu jeszcze też nie jest. W każdym razie grafik zostało dodane nowe grafiki. O, się coś wysłowić nie mogę. Z polskiej wersji. Skoczmy do Albuquerque. Ale naprawdę nie ma tu tego dużo, nie? Tych miast wszystkich, tak trochę słabo. O cholera. Dobra, ten ma to, ten ma to, ten ma to, ten ma tego. No dobra. I to się nazywa ZES. I teraz może być problem. No. Marian! Z całym szacunkiem, gdzie ty spierdziewasz? Wiesz, są góle i które próbują nas ogólnie wytłuc, więc raczej nie. A ty dostaniesz... Właśnie. No cóż, no Marian. Swojego zatruł. Bo dlaczego nie? Mogłaby dwa zestrzelić z tego pistoletu. Byłoby całkiem zacnie. Poczak go! Poczak go trochę zeznałem, ale jak pół klatki mu wyrwało, więc uznaję to za dobry strzał. Dobra, już jestem przyciążony zasadniczo, tak. Też podejrzewałem, że już nie podniosę tego cholerstwa. Kerry. No tak, co masz przy sobie? Pokaż proszę. Dziewczyny drogie, ci dam rozładowaną tą, tę broń, scyzoryk, to w sumie i to także, to grzywie dam. Całą tą amunicję także mogę ci użyczyć. Masz kwiatka nawet. To chyba nic nie waży, więc niech sobie leży. Jeść się woła, przynajmniej chwilowo. Dobra, chwilę to noś. Albo jeszcze te skóry od razu, bo czemu nie? O, 40 funtów. 60. Dobra. Trochę za dużo powiadasz. 40? Uniesiesz? Uniesiesz. Już nie ściśnie. No dobrze. Dobrze wiedzieć, prawda? Dobra, Mariany. Ty nie. Ty tak. Strzelby bojowe dobre są. Właśnie, być może uda mi się w końcu zrobić te cholerne ten. Z tymi... Ej. Kurde, coś mi padło do gardła. O, przepraszam bardzo. Oho, na co pakowaliśmy się? Gekony? Tak, gekony zawsze.
I w każdej ilości. Nawet jakby setka była, myślę, żebyśmy dali radę. Tylko byłby minigun ty dobry. Niemniej jednak. Aj, dobra, spieprzyłem. Ale jakoś to się naprawiło. Plask. W łeb go! Da 14 tylko? Plask. Po oczach! Plask. Kocham ten plask taki. Tak jest to czyste. Ty też dostaniesz, nie bój żaby. Dla każdego. Wystarczy dla każdego. Dobra, przeszukajmy te zwłoki. Okej, okay. Aha, to był ten. Spoko. Tu jeszcze jeden. I git. Losowamy. Chyba wszystko. Niczego nie minąłem, raczej. Albuquerque. Tak. Raczej, nie inaczej. W tym mieście zdarzy się coś dziwnego. Chyba. Przynajmniej muszę... Zdarzy się tyle dziwnego, że sprzedam trochę tych i zdobędę trochę kasy. A to zawsze jest spoko. Gary! Słuchaj ty. Pokaż co to masz. Przy sobie dziewczę drogie. Ja to rozładuję, żeby mieć więcej miejsca. Tą zabawkę także i tą... I tę właściwie. No dobra. Strzyby bojowe. Przerzucę tobie. Dawaj mi skórki. 40. Nie uniosę tyle. Może teraz? Teraz tak. Wiecie, chcę jak najmniej stracić. Więc tak. No, ale to widzieliśmy już w poprzednim odcinku bodajże nawet, więc nie ma co sensu tego czytać. Właśnie, srebrnych. 1300, ładnie. 2000 kapsli, nie? Widzicie? Się trochę opłacało. Czy ktoś tu jeszcze nie ma moich tych? Co masz? Pokaż. Nic nie masz, dobrze. Muszę kupić jakieś jej torby lekarskie i tego typu rzeczy. Pokaż. Plecak swój. Dawaj to, dawaj to. Dawaj także to, to, to. To już zostawię. To też, mówiłem zresztą dlaczego. Spoko, mamy tyle miejsca, aby to unieść. No dobra, Mariana. Ale w ogóle ciekawe, że nie spotkaliśmy tutaj w ogóle Bractwa Stali, nie? Teraz zostanie do kogo tam się, do kogo się przyłączyć, nie? No ja też się zobaczę. Zobaczymy jeszcze to jeszcze. Niemniej jednak pohandlujemy. Masz 1000. 1000 ton, no dobra. Dawaj, całość. Dwa steampaki, którymi nawet chętnie bym się zaopiekował, nie powiem. Torba pierwszej pomocy. No dobra. W sumie dobra, to jest moja oferta, stary. Potrzebuję 15 tysięcy. Do zobaczenia. Co tu mamy? Wódę i kwiatek. I teraz tak trochę ciężko. 5 funtów waży chwilowo. Mam to, mam to, mam tamto, mam siamto. 8 tysięcy. Jednak potrzebuję gotówki, aby to kupić. A szkoda. Trzeba by było gdzieś to... Chyba, że on będzie miał coś przy sobie już, jakąś kasę. Wiecie, wymienię
tych gratów, a potem jak gościa zatłuczemy, nie ma opcji, ja to co robi to. Czekaj. Co to było? No znaczy... ta rura wygląda trochę jak karabin leżący, no tak... Kurde, pierwszy raz widzę, że tak karabin leżał. Już się kiedyś też tak nadziałem, jak grałem bodajże pierwszy raz Fallouta. No i nadal to się stało. Zatem pokaż, co masz. Ciężki granatnik. Młot bojowy. Bojowy wspomagany, jest drogi. Wyrzutnia rakiet. Browning. Granaty, granatnik jeszcze jeden, a jednostrzałowy. I 1200 kapsli. Okej. Okay. Dawaj. Ja jestem spokojnie wypłacalny. No właśnie. Snajperka jest podobnie warta, a karabin 1000. No dobrze, sprzedajmy dwa karabiny. Zobaczmy, czy ma coś ciekawego. Nie wiem, czy tej nie dać tego rozprowacza. Ona, ta na S bodajże ona się nazywa jakoś, ma wystarczająco tych na razie ogniw. Paliwo, trochę amunicji, działko obrotowe. Ile ty jesteś warty? Trochę? No jak już to mam przeryżnąć, to już przeryżnąć, co? W sumie chętnie bym cię kupił. 7000, tak? 9700. No, nawet to stać na to. To jest zacne. Masz może steampaki, stary? Uju? Na pewno nie tutaj. Może wyżej. Steampaki... Niekoniecznie, tak? Więc czym ty możesz mnie tutaj zainteresować, jego mościu? Idealnie, no co do kapsla. Chciałem powiedzieć złotówki, no ale... Dobra. Bierę. Młot wspomagany. Rozpierdzielu. Bo ja wiecie, mam trochę tego, nie? Do walki wręcz białej. Broń biały. Broń biała, tak. Kto tam był? Jeszcze u góry można było skupić. A z tym się jakiem spróbujemy porozmawiać od razu. Kari. Ekwipunku. Słuchaj, broń. Twoim ekwipunku. Schowaj też broń, proszę. No ja to rozumiem jak najbardziej. Ja też schowię nawet z obu slotów. Nie ja. Ja nie zamawiałem nic. Biegnij, buzun, biegnij. Pokaż, że potrafisz. Zapiszmy. 190. Okej, ludziska, się trochę zapomniałem i zupełnie dobiegłem do tego dzieciaka. Na szczęście widzicie, wyświetla się teraz dobrze, widzisz chłopca. A nie jak pierwszego chłopca, sądząc po jego wyrazie twarzy jest nadąsany. Ale jednak... O, nie wypaliło nam gry, to jest dobrze. Nie znam cię. Ja ciebie zaczepiam? Co ty mi tutaj insynuujesz? Aha. No tak. It's me!
radio! No oczywiście, że tak. Aha. Nie wystarczy, że mam szlaban. Czy wybać to? Może tak. Zabij ich. No tak. Moi byli koledzy. Czy to nie... No tak. Co? I jakoś go tam przekonałem, spoko. Udało mi się, dobry jestem po prostu. Nie pamiętam tylko, czy w dwójce był ten perk dusza dziecka, czy to już w trójce. No, chcę zapytać o coś jeszcze, ale w sumie nie chcę nic. No dobra, myślałem, że będę z tym porozmawiał z tym, ale widać niekoniecznie. Więc może by tak. A gdyby... Nie, nie wiem. Przejdźmy do tego jednak. Ja sobie wezmę... Tutaj to, a to tutaj. Tak, wypróbujemy. Jak to będzie się sprawować. Co ty donosisz, chłopcze? Po prostu działko. No dobrze, ty miotacz ognia, czy... Co? Nie, no dobrze. Moje działko obrotowe, co jest? Inny ten model broni nagle? Ale nie. Wszystko w porządku, powiedzmy. Niemniej jednak muszę zapolować na te cholerne gekony. O. A czekajcie. 155, jeden nożyk, snajperka, to jest co muszę mieć. Wiecie co? Po farmie standardowo i zobaczymy się, jak tylko coś tam zdobędę. Widzimy się z powrotem. Ale tylko chwilowo i... Ponieważ zdobyłem akurat poziom i się zastanawiam nad wyborem profitu. Ale chyba wybiorę te szybkie nogi, czy szybkie stopy. To myślę, że będzie dobry pomysł. Będzie można podbiec, walnąć i coś w tym stylu, nie? Bo tak przejrzałem wszystkie, na razie nic bardzo mi nie pasuje. Człowiek skała. Erudycja. No niby miałem te dwa punkty więcej, ale... Gładka gadka.
koci wzrok. To też w sumie możemy się nad tym zastanowić. I dzięki temu na pewno lepiej bym celował. Strzelał w nocy. Kop adrenaliny. Tego nie chcę na pewno. Kult jednostki też dosyć ciekawe. Sobie spauzujcie i przeczytajcie. Lotem bliżej nie mój styl gry. Chwilowo przynajmniej. Mistrz uników. Nie. Mutacja. Może później. Być może. Ale czy na pewno to nie wiem. Mówca. Też nie. Obierze świat. Nie, no jakoś przeżyjemy. Padnij postać. Też jakoś niekoniecznie. Pierwszy w kolejce. No może pojmowanie. Nie, już nie teraz. Mam co? Dziewiąty poziom bodajże. Strzelec wyborowy. Nie. Zwiększymy sobie percepcję w jakiś sposób. Szybkie kieszenie. Też nie. Stopy chyba wybierzemy. To jeszcze mamy tu i teraz. To tak jakbyśmy dostali jeszcze jeden poziom od razu, nie? Ale po co marnować ten profit? Twarde pięści. Nie. Wrodzona ostrożność? Nie. Wężożerca. Zwiadowca, złodziej. Nie, te stopy chyba wybierzemy. Dobra. Jeszcze to może rozdzielimy to od razu. Broń biała. A, 116, dobra. Dobra, 115 w takim razie bierzemy. I dodajmy sobie do tego. Do 78 do retoryki. No dobra, zobaczymy się dalej. Już, panie, przy wejściu. Okej, ludziska, zdobyłem w końcu te 15 tysięcy. Mam chyba mniej więcej równo prawie. Tak, 24 tylko kapsle zostaną. Ojej, no nic. Spróbuję ten pistolet zdobyć dla nas samych. Nie będę dawał go nikomu. Może później, ale wątpię. Tędy. Zajrzyjmy do niego. Co to jest, flaga? Nie. Ja. 199, tak jest. Więc... tego puchatka. $12,000? No cóż. A ja podbiegnę na niego. Gościu coś... ślepy jest jak kret. Przypadek? Nie wydaje mi się. Dobra, Marian. Koniec pierdzielenia. Biera. Pana? Na za darmo? Tak jest. Megusa. Tylko, że no tak, ja nie mam nic. 16... W Sodonie trafię tym. Trochę dziwne, ale cóż. Pokaż, co masz przy sobie. Tak jest. Okej, okay, wiemy... Zrobimy jeszcze inaczej. Wiemy, że jak go zabijemy i porozmawiamy najpierw o tym, to ma on przy sobie ten pistolet cholerny. A jeżeli sobie teraz także porozmawiam o tej broni jeszcze też... Gdzieś pod ladą, no dobra. Tak, nie, nigdzie nie idę. To o tym mówiliśmy, więc po prostu przeskakuję to. Hmm.
O właśnie, co z nim zrobimy? No właśnie, spróbujemy. No bo inaczej, po prostu wcisnę sobie do zmiany. Kluczyk. Trochę wkurzające, nie? Trzeba odejść od tego. Nie do końca o to mi chodziło, więc dobra. Warto było zobaczyć, co to, do czego to prowadzi. Musimy zrobić tak. Dobra, warto było spalić jednak. Pobiegnijmy tam sprawdzić. Wiecie, co chodzi, nie? Teraz to się źle kojarzy. Bądźmy szczerzy. No, bardzo źle. Ojojojoj, broń! Broń. Ekwipunku, schowaj broń, nie ma wała. Nie zrobimy się w konia znowu. Raz, jeszcze nie ma opcji. Ekwipunku, schowaj broń, dzięki, na razie. To tyle. Ja mam steampacka w ręce, no chyba nie... Wiem, mam schowaną. Mam ten dzieciak? Mario Carbone? Moment. Czy coś mi się... O właśnie. No tak, nie mogę to poczekać. O Jezu. Dobra, wybiegnijmy, pobiegnijmy na ten...
kurde, to wkurzające, że muszę biec przez całe cholerne miasto i wyjść aż na zewnątrz. Żebym ja tu mógł odpocząć, ale nie mogę. Muszę biec tu. Moment, pokój wezmę sobie na dzień, tyle. Wyję szybciej trochę. Stać mi. A co? Tędy, tędy. Tędy, Marian, tędy. Tak, zbieramy. Zbieramy pokój. Wisi kapsli? O Boże. Dzięki. A czekaj, czekaj. Nie. To na końcu, dobra. Bierę. To mogę odpocząć? Mogę odpocząć. Do rana. Okej. Okay. Kitam te dwie szykawki. Nie chcę mi się po prostu biec taki kawał drogi specjalnie. Wkurzające, nie? No nie wiem, gdzieś bym się tutaj kilcnął na tej cholernej walnie. Na zmianę by się spało i tyle. Dobra. Aja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 j
Co pan? Mogłem poczekać 2 dni od razu. Mogłem poczekać, no a tego nie zrobiłem, no. No kurde. 200 poszło, panie. Hu, hu, hu. I jeszcze dalej. Czekać zamknięty lamen. A nie, mogę. Do rana. No poczekaliśmy dodatkowy jeden dzień, no na pewno stan będzie miał. Mam nadzieję, że to mógł mieć 2 rzeczy. Bo jak nie, to trochę szkoda. Jak mi przyniesie samopał jakiś. To będę się tarzał ze śmiechu. No nie ma opcji. Jeżeli to miałby być samopał. O Boże. Ale kocham takie rzeczy, że będą to rozwiązać na kilkanaście różnych sposobów. O właśnie. Nie no, spoko, ale nie ten guzik. Holodysk. Ja sobie skopiowałem to na Pip-Boya, więc będzie dobrze. I znowu zasuwamy. No, no, no nie spodziewałbym się, że to się w taki sposób zrobić. No w czwórce zapomnijcie o takich zadaniach. W ogóle nie ma nawet takiej opcji. Wielowątkowe zdanie w Falloutie 4. Niech pomyślę. Aha, zamknięte. Dobra, kitam, 4 stołowe musiałem wydać, o Jezu. Idź pan w cholerę. No 4 stołowe, wiecie, tutaj i teraz, nie? Do rana. I do rana. 25 czerwca. Dobra.
wypiewamy stąd. Ciekawe, czy się da bez zabijania go, bo chciałbym, bo chodzi mi głównie o to, żeby, nie wiem, podmienili go na... A po co ja w atak wchodzę? Podmienili go na jakiegoś gostka po prostu. Zapiszmy może grę, bo tak latam, latam. 201. Dobra, młody. Dzięki. Ja jesteś boski. Teraz może z tobą będę mógł porozmawiać? Okej, teraz sprawdźmy to. 202. Moment, chwila, chwila, chwila. 2, 3, 4, 5... Aaa, wszystko jasne. Nawet teraz będzie 201. To się raczej mogłoby mu spodobać, więc nie. No dobra. Nie zwiewa, nie zwiewa. Dobrze, gościu. Do tego chyba. Myślę ten zapis, wiecie, tak na wszelki wypadek. 202. Chyba, że... Momencik, momencik. Był jeden gostek. Ten chyba. Jak nie tamten, to ten. Niemal na pewno. No, któryś to musi być chyba, nie? No nie, no po prostu nie. Czekajcie, czemu... Wczytajże to. Przecież rozmawiałem z młodym na ten temat. A gdybym tak go spróbował okraść? Aha. Zapiszmy. 203. To będzie trudne.
No ale kopiesz? Jak gazela jakaś. Czy inna krowa. Ale to nie będzie łatwe, za hu hu. Co on dwala? Mam cię. Dobra. No chyba to będzie dobry dowód, co? Chyba macie tych... No serio? Zaraz głowy mi wyciało. Już wiem. Grafolog. Grafolog? Chyba tak. Pismo chyba raz pozna, co? No właśnie. No to idziemy. Ja wolę, bo wolę nie zmieniać. A jak zmienię, o Jezu. Mam nadzieję, że zdążę zmienić z powrotem. Siemasz? O, nie no, jestem w szoku. Trzeba. Co się stanie? Chyba tak. Aha, świetnie. A też jeśli pozwolisz, to podpierdzielę to. Pusto. Zróbmy zapis dodatkowy. 205. Tak będzie lepiej. A tak jeszcze lepiej. O! To nie było aż tak trudne. Fajne rzeczy. Tylko jeszcze tu robotów nie spotkałem oprócz tych. Czy ja mogę z nim porozmawiać? 206.
się człowiek spyta raz i już niedobrze. Teraz tylko się zastanawiam. Mam nadzieję, że ten dzieciak żyje. Byłoby całkiem zacnie. Ale tędy. Biegnijmy tędy. Zdecydowanie tędy. Jest error na z nim. Zapiszmy sobie. 207. Spróbuję tutaj. Bo jeden wejść. Mogę. Albo karka właśnie. Dziesięć temu to kawałek czasu jednak. No właśnie. To mnie zainteresowało. Czyli tam, gdzie byliśmy, na południu. Widzi katedry? No. O właśnie, zobaczmy to.
No właśnie. No? Już nie raz takie rzeczy robiłem. Sprawa dwójca, ale no jednak tak. No dobra. A to do kogo ja mam? Może do tego? Wiecie, żeby na tych napaść. Właśnie, to będzie tutaj jednak. Dobra, zobaczmy najpierw tutaj to. Od razu, całkowicie inna bajka. No aż nie mam szans, no kurde, z tym wszystkim zaszaleć, no i huhu, no nie pyknie. 209, no serio, to już myślałem, że ruszą dupę, a nie ruszą dupę. Dobra, dupa. Blada, panie. Dupa blada. Ale jeszcze spróbujemy jakoś to zrobić. Na przykład sami, wybijając gnojka. Ja zdobędę pistolet. Tego nie chcę mieć w łapce z wiadomych przyczyn. Bo jest badziewne. Okej. Zapis, zapis, tak. 210. Puchatka. Okej, puchatku. Łap to. No, puchatku. Co ty na to? Obrzuciłeś tylko ten model wizualny wiciami. I na dół. No i dobrze.
No dobra, zasuwajmy. Nie. Czekaj. To wezmę. To też wezmę. Teraz mogę zasuwać. Trochę wkurzające, że to wszystko znika, no powinno tak być. Czekaj, tylko to mogę użyć. Pułapki, nie? To mi wybuchło ostatnio. A, towarczaka. Nie, no to wczytaj, panie, wczytaj. Czyli potrzebuję jakoś rozbroić te cholerne pułapki. Co on teraz ma aktualnie? Ten pancerz bojowy można by było kupić, ale nie kupuję go, z wiadomych przyczyn. No, puchatku. Obtuczysz mi ten fakt. Mocno to bije. Ale puchatek... zginie. Cholera. Albo ja zginę. Nie! Nie w taki sposób! Czytaj. Zginiesz marnie. Zginiesz marnie. Zginiesz marnie. Oj tak. No czy tak serio? Au! Troszeczkę mnie obił, nie? Poczek go! No i spoko. Bierę. Mam 11. Ile ona mnie wleczy? Trzeba się zdobyć w takim razie. Zróbmy zapis. Tak jest i... raz, dwa, trzy, cztery. Tak jest, cztery. Tragicznie. No tak. Czytajmy. No ja spróbuję to rozbroić, jak się nie uda to wrócimy. Chyba nie za bardzo mi to wyszło. Zostawiłem na razie to, jak będę miał lepsze umiejętności bombowe, to się tym zajmę. Ej, opcje walki, pani. Nie denerwuj mi nawet. Inne. Wybór broni. Tylko dystansowa. Okej. Okay. Pistolet plazmowy. A jeszcze pohandluj mi. No tak. Pokaż co masz. Dobra, to moja oferta. Tak, w opcji walki. Pulsacyjne. No z tym to będzie dowalać. To wszystko. Uwolnimy dzieciaka.
Tak, zamknięte. Nie to, to. Dobra, właśnie, wracaj do domu. A wy ludziska, wracajcie na odcinki. Tyle wam powiem. Cześć!